Jej zdjęcie obiegło świat. Teraz pojawiła się w Polsce ze specjalną misją do Polski i przyleciała na Palm Girl ze słynnego zdjęcia. Pomogła uchodźcom? W wieku dziewięciu lat oglądała koszmar wojny i doświadczyła jej dosłownie na własnej skórze. Jako mała dziewczynka została poparzona na palmę podczas wojny w Wietnamie. Fotografu uchwycił moment, gdy naga, krzycząca z bólu i strachu, uciekała z płonącej wioski. To zdjęcie stało się jednym z najbardziej znanych symboli tamtego konfliktu. Teraz, po 50 latach od tamtych wydarzeń, jako aktywistka asystowała 236 uchodźcom z Ukrainy lecącym z Warszawy do Kanady. 59-letnia obecnie Phatch i Kim znana jako Napalm Girl, mieszka obecnie w Toronto towarzyszyła uchodźcom w czasie zorganizowanego przez organizację pozarządową lotu z Warszawy do kanadyjskiego miasta Regina, podała agencja AP. I jak wylicza agencja, samolot zabrał do Kanady 236 uchodźców uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją, głównie kobiety i dzieci. Kim wyraziła nadzieję, że jej historia i praca z uchodźcami staną się przesłaniem pokoju, przekazała stacja Sky News. Wykonane w 1972 roku zdjęcie idących drogą, płaczących wietnamskich dzieci, w tym nagiej, poparzonej na palmę Kim, jest jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli wojny w Wietnamie 1955-1975. Fotograf Apnikut otrzymał za nieprestiżową nagrodę Pulitzera.